Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cześć kochani, witam was serdecznie. Zobaczcie, jakie mamy przepiękne niebo. Jest godzina 6:25, mamy już 23 stopnie, ale niebo przepięknie się przebija przez chmury i rozpoczynamy dzień. Ja właśnie jadę do lodziarni, uruchomić wszystko, muszę pozabierać z lodziarni pudła, zawieźć do rodziców do domu, żeby było w co rzeczy pakować. No i dzisiaj będziemy też dużo rzeczy z tatą wynosić stamtąd. Będziemy pakować w te pudła, więc się zapowiada takie, ale to wszystko po południu, do popołudnia nie ma mnie w domu, dlatego ostatnio lodziarnię ogarniam o 6 rano, ale no niebo dzisiaj przepięknie wygląda, jak się tak przebija przez słoneczko, to słoneczko przez chmury. U nas też dzisiaj o 4:50 popadało chwilę, tak powiem wam, lunęło konkretnie. I to powietrze po prostu zrobiło się inne, bo u nas cały czas są te drakońskie upały po 35 stopni. Coraz częściej słyszę komentarze, że po co ludzie wykopywali w czasy w Egipcie czy w Turcji, jak u nas jest bardziej ciepło niż tam. Mamy dokładnie takie same temperatury, albo nawet i ciut wyższe, bo już dawno w Polsce nie było przez tak długi okres czasu ponad 30 stopni. I to naprawdę długo, bo to już jest kilka dni, jak idzie taka temperatura, chwilowo się zmniejszy i zaraz z powrotem skacze. Dobra, dojechałam do lodziarni. Zostawię tutaj sobie pana, bo i tak zaraz ja będę wyjeżdżać. Ja tu tylko na chwilę. No, dojechałam. Rozpoczynamy ten dzień. Dzień dobry i widzimy się w dalszej części dnia. A jeszcze wam mogę coś powiedzieć, bo będę testowała nową rzecz, którą zobaczycie w holu zakupowym z Timu. Otóż kupiłam taką kulę, taki stojaczek na myszki owocówki, muszki owocówki. Jestem ciekawa bardzo, jak to się sprawdzi, więc dzisiaj będę robiła testy. Zostawię to na 2-3 dni, zobaczymy, czy coś się zbierze. Bo będę musiała o tym opowiedzieć w filmie, a ja wszystko, co dostaję z Timu, najpierw testuję, zanim wam o tym ogólnie opowiem. To co? Może jeszcze taki szybki haul zakupowy, bardzo szybki. Słuchajcie, w Lewiatanie papryka jest po 5,99. Pytam się dzisiaj pani, czy ta papryka to jest w jakiejś promocji, czy to jest cena regularna, bo mówi, no coś, nie ma żadnej karteczki informacji, że to promocja. Pani mówi, że nie, że już tak papryka staniała. Mówię, naprawdę? Mówię, w Lidlu mówię po 15 zł. Także w szoku jestem. Chyba po prostu kupię więcej tej papryki w Lidlu, w Lewiatanie. Specjalnie wzięłam, żeby spróbować. I jak jest taka, wiecie, grubsza, fajna, mięsista, to kupię więcej. Po prostu zrobię już paprykę w miodzie, w słoiki i będę miała sezon wekowania już za sobą. No i później to już taka klasyka. Bułki kupiłam, chleb typu włoski, ten chleb u nas ostatnio idzie, a dzisiaj go miałam na aplikacji. Dodatkowo chleb żytni, jeden serek wiejski zabieram ze sobą, piękne buróweczki słodkie z Lidla do lodziarni, pojutro niedziela, obstawiam, że będzie więcej szło tego. Nikola jeszcze później kupi maliny na targu. I dwa razy karkówka, bo dzisiaj tania sobota w Lidlu i jest karkówka w fajnej cenie. Więc takie moje zakupy, nic więcej nie kupiłam. Kupiłam jeszcze dwa opakowania gąbek, ale to są gąbki do lodziarni, do mycia maszyny, do lodów włoskich, bo ja za każdym razem, wiecie, jak myję maszynę, to myję gąbkę i później tą gąbkę wyrzucam.
bo znaczy wyrzucam ją na zasadzie 2-3 razy, jeszcze jej użyję gdzieś tam w zlewie przez 2-3 dni i później ją wyrzucam. Nie myję taką gąbką używaną maszynę, no ze względu na ten, wiecie, zachowanie tej czystości, higieny. Tutaj, jeżeli chodzi o maszynę do lodów włoskich, tam się dosyć szybko mogą rozwijać różnego rodzaju bakteria. Boże, ale jest gorąco, po prostu masakra. Klimatyzację trzeba włączyć, bo aż płynę. I tyle moich zakupów. Robię sobie coś, jakąś kanapkę i serek wiejski. Jadę i widzimy się później. A zanim się zobaczymy, to ja Was zapraszam, bo wczoraj byłam w galerii. Słuchajcie, w Pepco pojawia się nowa kolekcja i jest po prostu przepiękna. Na razie jest niewiele rzeczy wyłożonych, także zapraszam Was. Zajrzyjcie sobie, zobaczcie, co tam takiego fajnego zobaczyłam. A później Wam jeszcze pokażę, co takiego ciekawego kupiłam w tym Pepco. No i zobaczcie na tą najnowszą kolekcję. Jest to kolekcja Color of the Sun Collection. Przepiękne. Mamy tutaj drewnianą, fajną taką podkładkę w przepiękne, tłoczone, złote liście. One są pięknie patynowane. Cudowna dekoracja. Pod spodem mają również, tak jak widać, ochraniacze. Deska kosztuje 12 zł i ma wymiar 29 na 40 cm. Ma tutaj takie osłonki właśnie przed rysowaniem, na przykład stołu drewnianego. Może być to podstawka zamiast podkładek pod talerze, może być to jako dekoracja, na przykład pod jakąś tam, pod jakiś tam wazon. No naprawdę wykorzystać to możemy na wiele sposobów. Przepiękna jest ta deska, naprawdę, i te złote tłoczenia. A tutaj mamy przepiękne koliberki, wieszaki, bardzo ładnie wycięte, pięknie się mienią, ładnie wykonane, bardzo starannie. Koszt takiego koliberka to 7 zł i wielkość 14 cm. Ale zobaczcie, powiesić takie 2-3 koliberki obok siebie, nawet w łazience, albo w dziecięcym pokoju, albo nawet na korytarzu, czy to na kurtki, czy na parasolki, na przykład wiszące. No, naprawdę możemy wykorzystać to na wiele sposobów, czy w łazience po prostu na ręczniki. Koliberki naprawdę są przecudowne. Tutaj mamy bardzo fajny zestaw, ponieważ jest to szklanka o pojemności 280 ml i dodatkowo butelka o pojemności 950 ml. Wszystko jest szklane w bardzo ładny, piękny taki wzór. No i to są dwuelementowe, tak jak mówiłam, to jest zakręcany taki jakby bidon szklany i koszt tego to jest tylko 15 zł, więc fajna opcja, jeżeli właśnie lubimy szklane rzeczy, no i fajna opcja, żeby właśnie gdzieś zabrać ze sobą na piknik, jak nie lubimy pić bezpośrednio z butelki, to tutaj mamy taki ala szklany termos. Oczywiście tu nie ma funkcji chłodzących ani utrzymujących ciepło, ale no na przykład cytrynkę czy coś tam możemy sobie wrzucić i zabrać spokojnie taką karafkę z kubeczkiem. Bardzo fajny pomysł, bardzo ładnie wykonane. No ta kolekcja zapowiada się naprawdę ciekawie. Tu mamy też przepiękny zestaw takich szklanek w takim przepięknym kolorze, bym powiedziała morskim, troszeczkę w zieleń wpadający. Dla mnie to jest taki morski kolor. Szklanki są 4 sztuki, koszt jest 20 zł, a pojemność 450 ml czy 480, 450, ale naprawdę mają takie grubsze szkło, więc raczej to nie powinno pękać. Można myć w zmywarce i szklanki zapowiadają się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Kolejną rzeczą, jaką znalazłam już nie z tej kolekcji, ale w takim fajnym wydaniu letnim, to są, słuchajcie, nic innego jak ręczniki plażowe, ale zobaczcie, jak fajnie wykonane. Koszt 15 zł, a wielkość ręcznika 90 na 150, więc są naprawdę mega duże, bo z reguły to są 70 na 140. Tu mamy 20 cm szerokości więcej i 10 cm długości więcej, więc naprawdę się fajnie sprawdzą. No i wyglądają jak takie raczej koce, narzutki jakieś takie bardziej, a naprawdę fajny design, fajna wielkość, 15 zł, świetna cena jak za taki ręcznik. Myślę, że to bardzo fajny pomysł. Czarne chmury zawisły. Mamy godzinę
8:24, ja jadę do Lublina, obgoniłam lodziarnię i no niestety leje dzisiaj. Do popołudnia ma ci być właśnie taka pogoda, ma padać, świecić słońce, po południu już ma się wypogodzić, ale póki co no warunki są jakie są, widzę jakiś front przechodzi, bo i wieje dosyć mocno, co widać po drzewach, ale damy radę. Także no, dzisiaj pogoda nie za przyjemna, ale również potrzebna, oby tylko nie było jakiegoś załamania totalnego wiatrów, silnych, zrywanych dachów, tak jak to w Polsce się teraz dzieje. Musiałam stanąć, powiem wam szczerze, kochani, świata nie widać, po prostu nie widać w ogóle drogi. Leje niemiłosiernie, widzę, że przede mną też auto stanęło. Zjechałam na zatoczkę autobusową, bo jest po prostu, patrzcie co się dzieje. To jest Armagedon. Nie widać w ogóle drogi przed nami. Jak się jedzie, nie widać totalnie nic, co się dzieje. Także stwierdziłam, że to dość niebezpieczne i stanę na chwilę, poczekam, aż ta największa fala przejdzie i ruszę dalej, bo błyska się, leje ogromnie. Czegoś takiego, powiem wam, już dawno nie widziałam, a na pewno nie widziałam jeszcze w trakcie drogi. W takich warunkach jeszcze w życiu nie jeździłam. Wycieraczki ledwo co nadążają. Ja tylko obserwuję, czy ktoś we mnie w tył nie wjedzie. Ale na nic. Czekamy, czekamy. Patrzcie, jak wyglądają ulice w Lublinie. Mam nadzieję, że mi nie zaleje auta. Zobaczcie, co się u nas dzieje. Trwa wielkie pakowanie na wyjazd. Kapoki przeciwdeszczowe. Jakieś buty do wody. Lampka. Ja wam wygrzebię coś tutaj. O, proszę. Mamy lampkę, która jest owadobójcza. I mamy światełko. Grzebie ci w torbie, a światełko jest nietłukące. Do zawieszenia tutaj, do ładowania. A masz tą ładowarkę starą? To ten? Technologiczny. Jaką starą? Tam. No. No. Więc, no i do zawieszenia tutaj jeszcze chyba jest jakiś sznureczek. A haczyk, no. Haczyk. Bo więc, jest haczyk. Aha. Co to jest? Ładowarka? Słoneczna ładowarka. Synu, nie, no, a, no to weź sobie jakąś reklamówkę. Słoneczna ładowarka do powerbanków. Wow. Także takie rzeczy sobie mój mąż nakupował. Poczekajcie, pogrzebiemy, bo ja nie widziałam. Tutaj mamy jakieś pokrowce na telefony. Co to jest to niebieskie? Worek żeglarski. Worek żeglarski, to, żeby schować plecaki. A to? To szybko schnący ręcznik. A, ręcznik szybko schnący. Tak, to Ksawery już taki bolty miał. Tutaj też worek, namiot, lampki czołówki. Czekaj, bo ja tego nie wyłączyłam. Tutaj mamy naczynia takie. Oj, pokażę wam. Dobra, mąż się jeszcze raz zapakuje. Naczynia mamy tutaj takie kempingowe, bo to było w takim spisie właśnie, żeby mieli takie rzeczy do podgrzania. No i w sumie tyle. Nie ma tu więcej co pokazywać. Tutaj coś jest. A co jest w tym niebieskim, granatowym worku? W którym? A tu? Materac niebieski. Aha, materac. No. To zielony materac. I materac, tak, bo jeden materac został odesłany, bo okazało się, że po napompowaniu był dziurawy, więc mąż odesłał i zamówił drugi. No i oddali pieniążki. No, szybko, bo to na Allegro. Na Amazon. Na Amazonie? Tak. A to na Allegro też oddają szybko. Także no takie tak pakowanie, to już pokazywałem. To tyle fajne, że to jest, widzisz, o. Aha. Tak, zawija się i tak jeszcze. Czyli więc bardzo, bardzo szczelność. Jest, no, pod wodą nawet. Bo to może są tego bekausa, tak? Tak, to, coś na te, bez. To, co są te ładowarki. Te, co są ładowarki. O, właśnie, tej marki. Więc widać, że jest profesjonalne zabezpieczenie. No i rękawiczki, no bo wiadomo, na kajakach to te ręce się im zmęczą. Więc no, takie gadżety. I tyle. Chłopaki się pakują. Limit to mają dwie. Macie limit torby? Nie, macie 15 kilo, 15 tak? Na osobę. Poduszka pompowana. A to my mamy coś takiego w góry. Przecież mamy to składaną na 4. Co żeśmy się dali na tym? Co? No?
też bierzesz, czy nie? Nie wiem, zastanawiam się. Chcę jeść, to może nie wezmę. No, bo my to w górę zawsze braliśmy. O, to, bo wiecie, się rozkłada i się siadało w dwie osoby. Tak. Miękko, wygodniej, wodoodporne, jest jak nosić. To była fajna sprawa. No i oczywiście jakieś gry pewnie zabiorą typu typu Uno. Co? Uno, typu zwykłe karty. Więc tak. I śpiwory jeszcze. A śpiwory też w torbie? Czy to gdzieś obok będziesz? Śpiwór tu jest jeden. A, bo tutaj limit na każdą torbę u nich jest po 15 kilo. Więc muszą się zapakować maksymalnie po 15 kilo. No nie wiem, to przepraszam. No i tyle. No to no już może być to z 15 kilo. Musisz chyba to podzielić z Ksewerego torbą. No, gdzie ubrania? No to do Ksewerego torby. Dobra, idziemy nagrywać resztę. No dobra, chłopaki się pakują, a ja kończę tego vloga. Obiecałam wam, że wam jeszcze pokażę, co takiego fajnego kupiłam w Pepco. Oczywiście coś, nad czym się zachwycałam, bo jakby mogło być inaczej. U nas tych wyprzedaży w Pepco jest niewiele. Ja jak widzę przeróżnego rodzaju koce, jakieś narzuty fajne, chętnie bym to kupiła na wyprzedaży, no ale u nas cały czas jest to w regularnej cenie. Jedyne co zakupiłam, to te właśnie złote widelczyki, ze względu na to, że można je myć w zmywarce. A nie mam takich, mam widelczyki do ciasta, ale tylko z tymi zawieszkami i to jest, są chyba wielkanocne zawieszki albo bożonarodzeniowe, chyba wielkanocne. Więc stwierdziłam, że wezmę i wzięłam 5 kompletów, czyli mam na 20 osób ten zestaw. Dodatkowo wzięłam 2 komplety tych łyżek złotych, bo to jest naprawdę świetna cena, a że tak powiem, mam już spraktykowane. Wiem, że się nic nie dzieje z tymi sztućcami, jak się je myje w zmywarce, bo mam już komplety pokupowane. Te komplety, które ja kupowałam też w Pepco, złote, które rozkładam zawsze na święta, do świątecznej mojej zestawy. Na jeden, i zresztą na każdą w sumie imprezę większą rozkładam te komplety. Powiem wam, że nic się totalnie z nimi nie dzieje, a już było przynajmniej z 5 imprez, gdzie one były wyłożone i myte w zmywarce. Więc nic nie schodzi, nic się tam nie odbarwia i tak dalej, więc super. No i wzięłam jeszcze łopatkę do ciasta, bo to akurat mam dosyć zniszczone i w srebrnym kolorze, więc stwierdziłam, jak już szaleć, to szaleć. Dzisiaj też na szczęście burze minęły, jest już słonecznie. Tak powiem wam, dzisiaj u nas jest zachmurzenie, ale z przebiciem słoneczka. Ale mi się dzisiaj udało nagrać dla was film z Teamu. Teraz go muszę wysłać do autoryzacji. Takie filmy będą 2, ale muszę wysłać do autoryzacji. Jest tam fajna perełka, na którą trafiłam. Taka tania pierdoła, ale naprawdę genialna. Co mi się bardzo podoba, bo myślę, że będzie fajnym sposobem na takim rozwiązaniem. Dla niejednej z was, naprawdę głupota tania, a świetnie działa, bo już to spraktykowałam i po prostu jestem zachwycona. No a co tam będzie reszta, to zobaczycie. Jest parę rzeczy, co mi się bardzo spodobało, więc film jest podzielony z całego zamówienia na 2 filmy. Tak się ugadałam tym razem z firmą, więc zobaczymy. Tydzień później, po publikacji tego filmu, 1,5 tygodnia później, będzie kolejny film. I to tyle by było. A wcześniej zobaczycie jeszcze film z jedną współpracą. Tak, następny vlog będzie takim vlogiem, miejmy nadzieję, domowym. Zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno żadnego gotowania. U nas dzisiaj jest niedziela, rosół mam nastawiony, mamy godzinę 19, kochani, za 5. Ja kończę tego vloga, a rosół mi się kończy gotować. Dzisiaj mieliśmy kluski z serem na obiad. Także taki bardzo nieniedzielny obiad, ale szybki i każdy miał na to ochotę, więc każdy zjadł kluski z serem. Nikola zaraz zamyka lodziarnię, wraca i chciała, żeby jej jajka ugotować. Nie wiem, co będzie robiła, pastę jajeczną czy co, nie mam pojęcia. Także tyle na dzisiaj, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliście weekend. I przede wszystkim mam nadzieję, że u was te wichury, jeżeli były, to nie wywołały większych zniszczeń, żadnych zniszczeń najlepiej, bo ja widziałam, co się dzisiaj działo w Lublinie, zresztą wy też widzieliście, naprawdę ja już dawno nie widziałam, albo nawet nigdy nie widziałam takiej zlewy, jaka była dzisiaj. Musiałam się zatrzymać, bo nie widziałam świata, nie było widać aut, pobocza,
środka drogi, nic, totalnie, po prostu świat zniknął za deszczem. No i tak było najbezpieczniej. Wiele osób tak robiło, że zatrzymywało się na poboczu, na awaryjnych i czekało. No, padało u nas do południa, później przestało. Na Timu też zamówiłam jeden strój kąpielowy, ale w tym filmie go nie zobaczycie, w następnym. Bardzo mi się podobał i kolor, i fason, i jeszcze go nie mierzyłam, muszę przymierzyć, ale ten drugi film będzie taki troszkę bardziej, że tak powiem, grillowy, weekendowy, zewnętrzny, troszkę basenowy, taki wakacyjny, więc zobaczymy, z tego co widzę, raczej tak. No i trafiło się też coś, może być i na taras, ale może być też i na święta. A co to będzie, to zobaczycie w kolejnym filmie z Timu, w tym drugim, który jeszcze jest nienagrany. Trzymajcie się cieplutko, miłego nowego tygodnia Wam życzę i do zobaczenia.